Cześć, dzień dobry, witajcie. Gotujemy wspólnie w kuchni Joli. Adam Kwapiński. Grzesiek Caputa. I teraz tak, mamy dzisiaj niesamowitego gościa. Gościa, który stworzył jedną z ikon polskich gier planszowych. Nie tylko polskich. Ikonę, która stała się rozpoznawalna właściwie na całym świecie. Grę, która sprzedała się w ogromnej ilości i zebrała też horrendalne pieniądze na Kickstarterze, prawda? To prawda, gra zakończyła się dużym sukcesem na Kickstarterze, natomiast to jakby nie jest coś, co jest zasługą czysto autora, no bo jednak to, jak wygląda gra, to jak jest zrobiona, sztab ludzi nad tym pracował. W przypadku tej gry dwóch wydawców, Rebel i Awaken Realms, więc naprawdę mnóstwo pracy. Ja mam ten zaszczyt, że jakby jestem osobą odpowiedzialną za mechanikę tej gry, za stworzenie koncepcji i stąd moje nazwisko jakby jest na pudełku, ale za mną i za tą grą stoi naprawdę mnóstwo ludzi. Jeszcze powiedzmy, że ona się nazywa Nemesis, bo nie powiedzieliśmy nazwy. Tak, ale jest dość widoczna, myślę, na tym pudełku. Powiedz mi, dla jakiej grupy jest ta gra? To nie wiem, grupy wiekowej, ilu graczy potrzebuje, żeby zagrać sobie w takie Nemesis? Nemesis jest dla 1 do 5 graczy, możemy czyli grać solo, tak, jak najbardziej, wtedy grasz przeciwko grze. Zresztą ta gra ma wiele sposobów na zabicie postaci gracza. To gra, w której musisz przeżyć, jakby przetrwanie jest taką siłą napędową, która będzie nam towarzyszyła cały czas, grając w Nemesis. Można grać w więcej osób, wtedy poza tym wrogiem i przeciwnikiem, którym jest niedziałający statek, którym są intruzi wychodzący z kanałów wentylacyjnych i próbujący zrobić ci krzywdę. Mamy jeszcze ten element, który jest obecny w science fiction, w horrorach, czyli paranoi i nieufności między graczami. Aha. To jest to, co podkręca atmosferę, dlatego że jakby ideą w wielu książkach, w wielu filmach science fiction jest to, że najgorszym potworem nie są intruzi w tym wypadku, ale tak naprawdę ludzie. I zabija brak zaufania, a nie atak jakiegoś stwora, który na nas wylazł. Powiedz mi, ty gotujesz? Rzadko i dla własnego bezpieczeństwa oraz innych staram się tego nie robić. No dobrze, to ja wiedziałem, że tak jest. Myśmy rozmawiali przed tym nagraniem. Ja sobie pomyślałem, bo mówiłeś, że zwykle zajmuje ci to bardzo dużo czasu. Ja sobie wymyśliłem coś takiego. To jest taki przepis, który się pojawił w naszej książce w rodzinnej kuchni. To jest przepis, który ja bardzo często robię, kiedy właśnie przychodzą znajomi, muszę zrobić coś błyskawicznie. To jest przepis na danie, które powstaje w 8 minut. Jest bardzo dobry. Okay. Czyli spełni, myślę, że te wymogi, kiedy mamy te chwile przerwy pomiędzy jedną a drugą rozgrywką, chcemy coś przygotować. No, w niektórych grach możemy to przygotować czekając na własną dunę, prawdę mówiąc. Nie wiem, to jak gracze są, tak trochę się też zastanawiają. No, tak, jak najbardziej. Nie ma ograniczeń czasowych, że tam mówimy szybciej. Poza presją innych graczy, którzy każą ci robić różne rzeczy szybciej, to nie. I presją nie głodu, pamiętajcie. Powiem ci tak, będziemy potrzebowali minimalną ilość składników. Jest taki składnik, który ja zawsze mam u siebie w domu, to jest świeża szałwia. Będziemy potrzebowali kilku listków świeżej szałwii. Masła, dobrego masła, makaronu, spaghetti, soli, pieprzu, odrobinę startego sera, twardy ser. On będzie działał jak przyprawa. No i potrzebujemy wody. Teraz tak, żeby to zrobić bardzo szybko, włączamy sobie wodę w czajniku. Okej, okay, tak. To też tak robisz? To jest coś, co faktycznie robię, chcąc ugotować makaron. Makaron w miarę ogarniam, czasem przypalę, ale nie jest najgorzej, więc... Czasami przypalony makaron jest lepszy niż żaden, lepszy niż suchy. Więc, to prawda. Więc no nie przesadzajmy. Jeżeli gracie w Nemesis, możecie przypalić makaron. Skoro autor tak robi, wy też możecie tak zrobić. Dobrze. Potrzebujemy do makaronu dużej ilości wody. Pamiętajcie, że duża ilość wody to dobrze, bo makaron musi sobie popływać. My czasami robimy tak, że makaron gotujemy w za małej ilości wody. Nie, on jest niedobry. Duża różnica w smaku. Od razu zapytam o taki chyba tradycyjny sposób gotowania makaronu w Polsce. Nie dolewamy oleju. Nie ma takiej pożytku, tylko solimy wodę. Woda musi być osolona. Czekamy, żeby zaczęła sobie jeszcze raz gotować się, tam bulgotać. Dobra, nasza woda sobie tam gotuje się, bulgocze. Bierzemy makaron. Zasada jest taka, że na jedną osobę
mniej więcej tyle ono się mieści. Podoba mi się twój sposób mierzenia. Tak. Gotujemy sobie nasze spaghetti. Tyle, ile powiedział producent, generalnie ma być al dente. Mamy coś tam do pogryzienia. Znaczy, jeżeli chcecie bardziej rozgotowany, tak lubicie, to też tak możecie zrobić, ale mi nie smakuje taki. W momencie, kiedy gotuje nam się makaron, tyle, ile nam producent tam powiedział, że mamy go gotować, patelnia i średni ogień. Na tym średnim ogniu rozgrzewamy sobie patelnię. Ona ma się rozgrzeć, zanim powędruje na nią tłuszcz. Tak. Nasz makaron się gotuje. Pięknie, już tutaj zaczyna sobie pływać. I teraz mamy nagrzaną patelnię. Wędruje na nią masło. 2-3 łyżki. Średni ogień. I patelnia. I całe ma się dospuścić. Tak jest. O, widzisz? Nasze masło jest roztopione. I teraz to, na co czekaliśmy. 3-4 liście świeżej szałwii. Okej. Potrzebujemy mniej więcej 2-3 minut, żeby ten tłuszcz, całe masło przeszło aromatem szałwii. Szałwia spowoduje, że wszystko będzie miało zapach i smak orzechu. To jest, szałwia po podgrzaniu robi się orzechowa. To jest niesamowite. To jest jedna z fajniejszych rzeczy. Nasz makaron jest już prawie gotowy. Makaronu po ugotowaniu nie przelewamy zimną wodą. Potrzebujemy odrobiny wody z tego makaronu, bo ona zawiera skrobię i ona będzie częścią naszego dania. Już liście się powoli zmieniają. Już takie ugotowane. Okej, wygląda to dość fascynująco, ale dla mnie zawsze przypomina bardziej jakieś eksperymenty chemiczne i z tym mi się kojarzy kuchnia, ale ta część też mnie mocno intryguje. Masło. Zdecydowanie nie jest to już zapach samej szałwii. Tak. O, liście powoli zaczynają skwierczeć. Mamy ten moment, w którym bierzemy makaron. Nie przelewamy, tylko wędruje na naszym. Okej. Mieszamy. Czujesz zapach? Tak, jak najbardziej. To jest właśnie szałwia plus masło. Dobra, teraz tak. Nasz makaron wędruje na talerz. Teraz ostatni element, czyli ser. Każdy twardy ser, jaki macie, możecie sobie zjeść. No, wygląda jak danie, które można by było rozpropagować wśród studentów, pod względem liczby składników. Tak, i jest tanie, jest szybkie i odrobina pieprzu. Możemy na koniec dodać mały listek szałwii. Danie jest gotowe. Zaraz Adam będzie jadł, ja też będę jadł. Zrobię sobie drugi talerz. Dziękujemy Wam serdecznie za dzisiaj. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Grajcie w Nemesis. Piszcie, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. I do zobaczenia. Na razie. Pa. Dzięki. Cześć. Hej.